się odszkodowania moich punktów i w ramach rekompensaty oczekuję 250 prem case'ów. Ty, a to jest szantaż, gościu. Jeżeli nie, to zgłoszę administracji Dragona, co zrobiłeś. Siemandero, witam was bardzo serdecznie, drodzy widzowie, w nowym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy podglądali gildii z waszym ulubionym youtuberem, Maltixon. No siema, witam. Dobra, o kurde, to szybko, siema. Żeby mnie nie widzieli. Szybko, weź to stare zamasz tam, nie wiem, słuchajcie, on po prostu, Malti już tak marzy, po prostu lubi sobie stawiać siusiaki na mapie. No, także słuchajcie, Siemanko. Dzisiaj będziemy oceniali gildię. Dzisiaj będziemy, słuchajcie, podglądali topowych graczy na serwerze z Maltixonem. Także no, jeśli wam się odcinek podoba, zostawcie łapeczkę w górę i napiszcie w komentarzu, z kim kolejny odcinek mam nagrać, słuchajcie. A w tym momencie wyświetla wam się osoba, która wygrała Swaggera na zawsze z poprzedniego odcinka. Jeśli chcecie wziąć udział w kolejnym losowaniu Swaggera, to oglądajcie odcinek do końca, bo na samym końcu właśnie wspomnę o losowaniu. Dobra, widzowie, a więc będziemy sobie oceniali ze Sajkiem topowych graczy z top 16. Oczywiście top 16, ocenienie graczy jest niemożliwe, bo nie wszyscy są online, ale jest ile jest? Policzmy, ile jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób. Dziewięć osób online. Dziewięć osób jest, czyli jest naprawdę dużo osób. Połowa jest, stary, połowa jest, także połowa spoko. Jest, no. I może sobie zaczniemy od top 13 typka, ile on ma punktów? 1000, prawie 600. Ferdek. Dawaj do Ferdka. Okej, okay, to jest... Ej, oni chyba przebite robią w ogóle. Zbili się teraz do no. jakiejś gildii. Co? Dobra, nagrywam sobie. Nara. Disconnected from your... Ej, to jest, no to było porąbane, słuchajcie. Malti chyba się obraził na mnie, słuchajcie, za to. Ej, a to było dziwne, to było naprawdę bardzo dziwne, nie? Nie wiem dlaczego, słuchajcie, go zabili, on nie powinien być widoczny, ale dobra. Czekajcie, ja nie wiem, czy się w tym momencie Malti w ogóle obraził na serio, czy nie. Ej, czekajcie, zaraz będę, bo to kurde, co się odrąbało, to ja nie wiem, ZW. Mam się odszkodowania moich punktów i w ramach rekompensaty oczekuję 250 prem case'ów. Ty, ale to jest szantaż, gościu. Jeżeli nie, to zgłoszę administracji Dragona, co zrobiłeś. I będziemy się starali o zabranie ci właściciela tego serwera. Więc wybieraj. No ja to jest... Ja bym na twoim miejscu nie ryzykował. No ja też bym nie ryzykował. Dobra, dawaj tutaj, gościu. No to co, będzie ta rekompensata, czy nie? No będzie jakaś rekompensata, no. Dobra, to daj punkty mi, będą odzyskane. Flya, bo nic nie mam. Aha, muszę fly wpisać. Okej, mam już flya. No ale czemu mnie zabili? Ty, bo była... Była wyhashtagowana, wyłączona permisja od Vanisha. To co, już działa? Już działa, no, już będzie działało. Dawaj, tepnij się. Ale nie ma go na serwerze, tego typa. Od razu będziesz ten. Czemu cię ma na serwerze? Jestem. Nie mogę tepnąć. TP-SAJ96. A, TP, czekaj, TP. TP, TP. Nie mogę, nie macie. Dobra, to wracamy, widzowie, do oceniania. Znaczy do oceniania, do patrzenia, co robi gościu z top 13, tak? Tak, top 12 Ferdek. Się już ma. Ej, wbiła się topkę. No, musiał kogoś zabić, ale to co, gdzie on jest? Czekaj, tepnijmy się do Ferdka może, co? Wow, wow, wow. Co? Wow! No, tutaj, nie? Dużo skrzynek. To wita była robiona. Akurat przebili się tak, wiesz, gdzie są skrzynki, magazyn, czaisz? No. Musieli pewnie na kuzyni sprawdzić, gdzie są skrzynki. Coś musieli, no, coś musieli, cwaniaki. Zobacz, to jakieś dobra. Nogi takie, co? To jest to miarka, dobra. TP Ferdek, co on robi? Dawaj do Ferdka. Nawet, no, coś tutaj robią, ale co? Wbite kombinują chyba. Tak, no jak u ciebie w gildii, może te właśnie osoby no. sobie robiły, co? Ciekawe, no, ciekawe to jest. No ale co oni robią? Ale wybucha TNT! Ale wybucha TNT, stary! I co oni robią? Tak jakby... Ty, no nie wiem. Oni tego nie przebijają, tak jakby oni czekali na typów, co przebijają? Nie wiem. Nie wiem, coś wybuchło TNT, tak mega wybuchło, stary. Dobra, może sobie stąd pójdziemy, bo nie wiem za bardzo, o co tu chodzi. Ja też no, nie wiem, o co chodzi, no, ale... grać stopki po prostu, nie wiem, przebija gildy, można powiedzieć, nie? Wyżej to... idziemy, nie? Addis. No, do Addisa. A on Addis? Kopie sobie kamień, patrz na to. Patrz na cwaniaka. Zobacz, cwaniak sobie kopie kamień, to jest stary. Top 10, tak? Tak. Kurde, bym bombę sprzedał, bym dostał 200 punktów. No gość, spokojnie. A mogę go uderzyć? Nie mogę, czy... Nie wiem, spróbuj. Możesz! Mogę. Nawet nie próbuj. No, nawet nie próbuj. Dobra, niech sobie kopię, ale co tu ma jakiegoś? A możesz jakby, nie, możemy podejrzeć, co ma w skrzynkach tutaj? Możesz no tam... możemy, dawaj, przebijamy się tutaj w dół. Uuu. No, jabłka, nie wiem, po co ludzie kopią jabłka. Żeby sprzedać. A to w sumie... To... Jabłka kobla są drogie. Tutaj, ten kobel tu mu bardziej tutaj, wiesz, za śmiecia. No, jakby. No, to jest fakt. Kobla jest dużo tutaj.
Ale Kobel też, stary. Tak, Kobla za grosz, zobacz, on ma tutaj stary ze 100 staków gdzieś. No biznes. Złotóweczkę będzie miał, no biznes stary, no. Grosz do grosza będziesz miał kokosza, nie? Dobra, tepamy do Nexiego. To jest top 8 już, czyli dość ciekawie. 2000 no. punktów podchodzi, to już naprawdę nie są przelewki. Ale mam lagi tutaj, stary. Też mam lagi, no, tak by tutaj coś... Coś tutaj robią. 90 FPS-ów, niecałe. Nie, ale spojrzę się w prawą stronę, to jest okej. Okay. Spojrzę się w lewo, to jest masakra. A no, tylko jak, no, jak w lewo, no, to spadają. Sprawdzamy, ale co oni tam robią? Ale ciężko mi, ale mi jest ciężko, stary. Ale skrzynek pełnych, ty. Oni tu kopią we trzy. Ej, stary. Podstawówka. Zobacz. Co tu pisze, czekaj? Tabliczki jakieś. Ej, zobacz, te skrzynki Rodo. Pode mną są pełne, stary. Ty, no, pełne są, no. Ale grubo, jakie lagosy! Jezus, ty, stary, bo oni tak nakopali tych itemków, że one już się nie przenoszą do hoperów. No. Ja nie mogę podlecieć do góry. To przez niego są takie lagi tutaj? Nie. Ale masakra, stary, to jest naprawdę gruba akcja, nie? Takie są lagi, ja nie wiem, czy ktokolwiek będzie chciał to oglądać, takie FPS-y. Dobra, może uciekajmy stąd. Uciekamy stąd, no, uciekamy stąd. Powietrzny Marian. Powietrzny Marian. Siódma topka. Ty patrz, ile ich tu jest, patrz, że nie mają punktów. 1100, 1400. No. Ty wszyscy gracze stopki sobie kopią, nie? Tak jakby. No ta, bo oni pewnie sobie kopią w tym momencie itemki, a wiesz, TNT zostanie włączone, w sumie już jest włączone i zaraz pewnie odżywają. I lecą kopać, dobra, gdzie on jeszcze jest? Powietrzny Marian na spawnie już, dobra, tego zostawimy. No, do kolejnej osoby, ale... Kevcio. Kevcia zna, ma dość dużo punktów, TP. Ja też Kevcia kojarzę. Wszyscy kopią, wszyscy? Nie? Wszyscy stoją koło skrzynek i koło hoperów. Tak, ale Ferdek twardo wbija. No stary, ale w tamtej gili chociaż się coś działo, nie? A tutaj oni zamulają, stoją na awku i jeszcze nawet nie mają itemków w ogóle do sprawdzenia. Gildia Vape. No to pozdrawiamy Kevcia. Mogę mu tak przysłowiową bombę sprzedać? Może się obudzić? Dawaj. Się. Na pobudkę. Dobra, obudził się już. Dobra, no to w takim razie to mamy dalej? No, do kolejnej. Hej, Roch, tam. Wytyfy. O, ten na spawnie, on chyba będzie na te parki, no. O. Na te parki przygotowany jest. Tu gdzieś do góry biegnie, ale nie wiem, co on kombinuje. Ty, popatrzmy, co on będzie kombinował. No dawaj. Ty, co on robi? Czemu on biega między drzewami? Próbuje nas zgubić. Dobra, może chodźmy, bo nic tu ciekawego się nie dzieje. No dobra. No, ten... no teraz najlepsza top dwójka. O Jezu, boję się. Żeby coś się działo. No, dzieje się. Jezu. W kopalni. Co jest grane z tymi graczami z topki? Ja nie wiem, to oni chyba wbijają tą topkę na kamieniu, stary. To dwie osoby tylko nie kopały z 8 teraz, bo teraz będzie 9 zaraz. Masakra, co? A chodźmy tu, zobaczymy, co tam jest. No dobra, czekaj. No co może być, Marty? Ja co może pierdziele. A pełna ocia... Co to jeszcze niżej? Co jest? Ty. Nisko, co? Ale wszystkie stare są puste. Nie ma, jabłka tak samo wszyscy kopią. Ktoś im posprzedawał chyba itemki, tak mi się wydaje. Albo przed chwilą się ziomek obudził i sprzedał. Mi tyle. Myślałem, że coś się będzie takiego, wiesz, działo, że klepa albo coś, że przebijają. I co Tinder.com teraz. On uratuje tą sytuację. Zobaczymy, oby. No jasne, że tak. Pana, spawnie sobie biega gdzieś chłopak. Na tylko... spawnie gdzieś, ale go nie widzę. Nie wiem, który spawn. Tak, spawn jeden. To jest w ogóle mega pomocnik, słuchajcie. Nie wiem, czy uwierzycie, czy nie, ale... osoba stopki jest, kurde, administratorem. Ej, tepnij się jeszcze raz, bo on poszedł na random TP. Na random TP się teraz klepie z ziomkiem. Pa. O, możemy, zobaczymy, kto wygra. No. 1000 punktów kontra 2000. 2000, no. I to jest ostatnia osoba, więc możemy sobie podejrzeć. Prawy liznął, gościu. Tinder.com ucieka? No, a mi się wydaje dlatego właśnie, bo jest koksa do przodu, wiesz? Ty, ciekawe. Co on zrobił? No, ja już go zgubiłem mimo tego, że mam flaja, nie? Idę za tym ziomkiem. Lecę za tym ziomkiem, może go złapię. Chyba w złym kierunku chyba. No, w złym kierunku chyba idzie. Wyrolował go. Opa. To gdzież on? Może go widzi? Nie wiem. Widzi go? Nie. Co jest? A nawala, co? Nie. Nie znajdzie go. Chodźmy zobaczyć. Ciekawe, gdzie on jest. Ja też jestem ciekaw, no. No jest tutaj gdzieś, ale... Może mu się to skończyło, wyku. Nie, no ma wszystko. Że Tinder.com ucieka? Nie. Osoba z pierwszej topki, kurde, ora. Tutaj coś, kurde, nie tak jest. Coś jest nie tak, co tutaj dzieje? Ale cały czas biegnie, tak by miał jakiś cel, gdzie biegnie, nie? No, a ja myślę na początku, że on ucieka dlatego, bo jest po prostu koksa do przodu i czekał, aż mu efekt no, ale minie, ale... punkty robią roboty, nie? No. Gościu może mieć 3 koksa, może mieć 2, to i tak, wiesz. Teoretycznie ocenianie gracze stopki, nie wiem, czy jakieś ciekawe, bo wszyscy kopali. Nie, to ostatnie było, dziwne. Moim zdaniem, fajne. Ciekawe było. Ta pierwsza, a tepnijmy jeszcze do Ferdka tak szybko, TP Ferdek, może tam jeszcze coś robią ciekawego. TP Ferdek.
Ferdek jest na spawnie. A na spawnie, dobra, to, już, no. To się pożegnajmy już. To się żegnamy, no. Dobra, widzowie, to już jest koniec odcinka. Dziękuję wam za oglądanie do końca. Słuchajcie, jeśli chcecie wziąć udział w konkursie na Swagera na zawsze, wystarczy, że napiszecie swój nick, zostawicie suba z dzwonkiem oraz zostawicie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. Słuchajcie, dodatkowo wbijcie do kanału na Maltiego. No i napiszcie w komentarzu z kim, z jakim kolejnym youtuberem mam nagrać kolejny odcinek. Dzięki wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się i hejo. Pozdro.